Witajcie wszyscy! Zobaczcie, co się śmieje, ale... Z tej strony znowu Starkę i gramy dalej w Sekiro. I nagrywam ten odcinek zaraz po opublikowaniu odcinka drugiego z maratonu. I powiem wam wprost, nie wiem czemu jakoś nie chcę przerywać w sumie opublikowaniu. Dobra, no może po wrzuceniu, tak szczerze, do publikacji jeszcze kilka godzin. No i cóż, widziałem już komentarz z odcinka pierwszego tego maratonu i o dziwo nie jest to komentarz typu to nie jest Fortnite. Tak więc no, jestem dumny i teraz muszę wszystko zobaczyć, jakie mam umiejętności, bo nie pamiętam. No cóż, trochę mam tych karpi w ogóle. Skoro z odbiciem, to nie to robi jakiś ślisk. Cios Kiełklinga. Okej. Ciekawe, czy będzie tutaj taka opcja. Jaka mi się wydaje, że powinna być, fajnie by było. Chociaż nie, tego było potrzebne chyba osobna umiejętność, więc... Dobra. Ja może za dużo kombinuję z tym wszystkim. W ogóle mam nie ten sprzęt, który chciałem, tak szczerze. Swoją drogą właśnie dziękuję za poradę odnośnie tego, żeby walczyć jednak z trudniejszym opętanym przy użyciu oleju. Prawdopodobnie i tak by o tym zapominał, jak tylko się da, ale... Jak na razie początek wspaniały. Także no. Nie będę wam ukrywał, jakbyś tak po prostu w Sekiro mnie wciągnęło, tak jak było to na początku, tak i teraz. No i jakbyś tak po prostu wygrał, nie będę się powstrzymał, bo jednak powstrzymywanie się tylko zaszkodzi mojej przyszłej chęci gry. Jak zwykle. No więc po prostu, nawet nie wiem co mam mówić. Coś szczególnego po prostu, no. Prawdopodobnie będę strasznie opóźniony, jeśli chodzi o porady udzielane przez was. Nie powiem, żeby mi to jakoś szczególnie przeszkadzało. Chociaż co prawda chciałbym być na bieżąco, no ale nie da się. Nie będę ukrywał, nie potrafię. Wiesz, tak Sekiro mnie przekonuje do siebie na zasadzie graj, graj, graj. I tak mnie wciągnęło ponownie, chociaż miałem ostatnio długą przerwę od niego. Już nie ma przebaczy. Odcinki będą codziennie nawet po kilka prawdopodobnie. Ale zobaczymy jak będzie. Może okaże się, że nagle moja wena przepadnie po tym odcinku, bo stwierdzę, że to jest za trudne, żeby się mnie wkurzyło czy coś. No ale tak czy siak... Póki co idziemy grać. I w miarę możliwości chciałbym spróbować jak najciszej przejść. No oczywiście, najciszej to od razu oponenta widzę. Ja bym o tych moich technikach zapomniał. On tak ułatwiają życie. Szkoda tylko, że mi namierza na te wszystkie robaki zamiast tych gości, których powinno. No i dobra. Nie lubię cię, gościu. Pewnie ty to wiesz. Więc pokaż, co potrafisz. To się mówi, że jednak wybór cukierka, który służy do ataku, jest kiepskim wyborem. Tylko nie ma. Technika też jest kiepskim pomysłem. Super. Wiecie co? Nie, jak nic, jestem po prostu w pełni formy. Do ginięcia na byle przeciwniku. Nie. Nie wiem dopiero co przed chwilą skończyłem grę i w ogóle, ale nie. To jest poniżej akceptowalności. Ta sztuka walki mi tylko przeszkadza bardziej niż pomaga. Natomiast tak czy siak karpie na pewno są przydatne. Nie wiem, szczerze powiem, czy karpie działają, czy nie.
jaka byłaby różnica pomiędzy tym, jak jest teraz, a jakby było w sytuacji, w której no powiedzmy, że nie miałbym zdolności związanych z tymi rybami słodkowodnymi. Nie, nie mam pewności, ale raczej tak. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze. Przepraszam, proszę, czy ja przez internet coś kupowałam, a tu już znowu 3 punkty. O. Mógłbym jakąś zdobyć super technikę. Mhm. A, oczywiście domownicy jak zwykle hałasują. Skok z narzędziem. O, to może być naprawdę... Mhm. Wiecie co? Są to jakieś ciekawe techniki, nie będę ukrywał. A, niech będzie, że... Dobra. O, nie, nie wiem. Dużo z fajnych rzeczy, nie będę ukrywał. O, może prędzej bym wziął... To. Nie wiem, czy to dotyczy tylko mieczy, czy innych rzeczy też, no ale wezmę to i... O, jakaś technika. Mhm. Mhm. Tam jakieś ciekawe rzeczy. Dobra. Może będę żałował, może nie. Ale chyba będziemy mieli już jedną z takich bardziej op zdolności. Także no. Lecimy na Szczecin, czy jak tam inaczej to określić, nie wiem. Pamiętam, ta technika służyła do walki z grupami, a jednak... Proszę, nawet na mnie się sprawdza. Dobra. Nawet na pojedynczych mnichów. Na grupie za to chyba niekoniecznie. Nie wiesz co, jak nic, nadużywam trochę swoich... swojego braku możliwości. Tak, jak nic. Muszę jeszcze się poduczyć na pewno. Na pewno mam dobre sprzęty. Nie, na pewno nic lepszego nie znajdę, więc... Wiecie co, to jest jednak trochę zbyt niebezpieczne. Gdzie są te cukierki? Postury fizyczne, tak. Chciałbym... Nie fizyczne, tylko to było witalne bodajże. Cukierki. Jak nic może okazać się to moim zbawieniem. Sam nie wiem, co tu się dzieje. Ale na pewno to, co się tu dzieje, to nic dobrego. Tak więc... brawo ja i w ogóle. Chyba jednak rzuciłem się na zbyt dużą grupę. Nie wiem czemu. Więc... Po co ja tak to robię? Lecimy ponownie. Tutaj? Nie. Sekiro, Sekiro. Jeśli kogoś zastanawia, co tak stuknęło, to akurat to był kubek. Duszy, no. Jak tak zachciałem się herbaty, więc... Maczą herbatkę sobie usmażyłem. Usmażyłem, Jezu, nie. Nie słuchajcie, mnie mój mózg naprawdę już widziała. Ugotowałem sobie po prostu w czajniku wodę do kubka, wsadziłem herbatę. No, rozumiecie, chyba każdy z was wie, jak się parzy herbatę.
mój mózg naprawdę nie pracuje. Z tego, że jest połowa dnia może, ale nie, dla mnie to już za dużo, tak czy siak. Nie ukrywając, mam teraz dosyć spory konflikt interesów, jeśli chodzi o Sekiro. Z jednej strony lubię mieć kontakt z wami na bieżąco. Z drugiej strony wciągnąłem się w Sekiro i to wręcz za bardzo i chce mi się grać. A z trzeciej strony jeszcze chodzi o umiejętności. Bo rozwijam się dalej w kierunku wojownika i w ogóle. Ale jednocześnie mówię, że przydałoby mi się jeszcze dopracować trochę techniki. Skutości. A ci skąd by się wzięli? Że nigdy nie było. Nie wiem, co tu się stanęło. Grunt to się, patrz. Jak to mówi klasyk. Ja tak szczerze, co grunt, że to się udało. Niezłe bogactwa. Podobałoby to stracić. Dobra. Lecimy dalej normalnie. Jeśli będzie jakaś krytyczna sytuacja, to wtedy może w najgorszym wypadku po prostu szybko ucieknę czy coś i spróbuję podejść do tego. Ile ich tu idzie? Okej. Dwójka i tutaj też dwójka. Ciężko będzie jeszcze tutaj dostać strzeżenie. Aż może to się uda. Jak mówię, chcę teraz udowodnić, że zasługuję na to, by grać tutaj wilkiem. Czyli tym oto shinobim. No w sumie Sekiro. Jak już tu kreślimy, nasz bohater to jest ten Sekiro tytułowy. Czyli jednoręki wilk. Można by się tego domyśleć, no ale tutaj mam przynajmniej dowód też, bo jeśli dobrze pamiętam, chyba jakaś postać nazwana Sekiro z systemu właśnie. Oczywiście ugiętych robali chyba nie daje żadnych bonusów, ale no, ja lubię, bo nie lubię robali w ogóle, więc będę je ubijał. Niektóre z nich dają mi punkty wskrzeszenia jak nic, a inne nie dają w ogóle nic i są tutaj tylko po to, by prawdopodobnie mnie wkłonić. Tak więc chodzimy tu jeszcze raz. Jeszcze raz zostajemy w życiu bez powodu. Jeszcze raz musimy walczyć z trójką mnichów. To oczywiście pokonam. Taki sam sposób, jak to miało miejsce ostatnio. Ostatnio chyba miałem jakiegoś wielkiego farb. Tak, jak nic nie miałem farta. A w ogóle też tak mam chwilę spokojniejszą. Linę? A nie, nie zginęłem. Cud. No ale właśnie taką pseudo spokojniejszą chwilę. To powiem może tyle, że słyszałem gdzieś teorię, że to co się dzieje. Uwaga, uwaga. Jeśli chodzi o akcję Sekiro, że można też nazwać to częścią Gata Soulsborne. Że... No to było tak dosłownie oficjalnie. Raczej to Zun. Nie powiem form. Wydaje mi się, że to może być jakiś idiota. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Że ja nie chcę nikogo obrażać, tylko po prostu, no, wydaje mi się, to już zbyt luźna interpretacja. Sekiro dzieje się w Soulsborne. Nie da się tak to tak płacić z prawej w ogóle. Dobra, teraz kontynuując. Chyba nie jestem gotów na to, żeby tu iść, także no. Wybaczcie, próbowałem. Przyjdę tutaj następnym razem, jak będę miał więcej życia, czy tam silniejsze ataki. A na obecny moment zbierałem dużo kaszy, więc może lepiej byłoby...
No kontynuując, może lepiej byłoby po prostu wydać to tam przy wejściu do tego całego lochu i podróżować w jakiejś normalniejszej lokacji, bo chyba wydaje mi się, że patrząc na to, że odkryłem dwie nowe lokacje, a w tamtej lokacji starej jeszcze była jakaś droga, to może, no jednak to nie była mądra decyzja. Ach, tam już nie wiem. Oczywiście nie mówię tak, to była dobra decyzja, nie, nie była dobra decyzja, ja się nie znam. I Sekiro mi chyba się zacięło? Tak, prawdopodobnie wykrzaczy. Ej, co niestety to ostatnia aktualizacja jest dosyć częsta. A gdzie co jest? A może nie? Ja już sam nie wiem. Proszę cię, gro, rusz się, a nie. Udało się. To prawda, no, gra wykrzaczyła i w ogóle, jak widzicie, jesteśmy dalej tutaj. Ale udało mi się przynajmniej wertować zapis. No, dla was oczywiście było niewielkie cięcie i w ogóle, ale dla mnie, no cóż. No, ja się męczyłem. No i oczywiście teraz, rzecz jasna, wracamy do lokacji starszej, łatwiejszej, w moim odczuciu prawdopodobnie. I teraz ofiary i... Dobrze, kojarzyłem, że to było coś takiego cenniejszego. Teraz jeszcze potrzebuję tylko 5000 na to. Tam ewentualnie mogę jeszcze pokupować sakiewki. Co prawda ze stratą 10%, ale mogę. A sprzedaję dalej krew. Nie sądziłem, że będzie dalej tą handlową. Ale kontynuując. Zobaczmy, ile mam tego złota w sakwach. 1500 i tutaj 100 chyba było. 400, 1900 i mam 600 tutaj. No za mało, żeby móc kupić tam część maski, więc pozwólcie, że zostawię te pieniądze. Chociaż, no nawet jestem gotów. Z tą niewielką stratą, ale... Z tą niewielką stratą, ale zakupić sakwy. May the departed. Rozumiecie, tam strata 10% nie jest też taka boląca. A w ten sposób, przynajmniej patrząc na moje wspaniałe umiejętności gracza. Szczególnie jeśli chodzi o Sekiro. No to kontynuując, mimo tego, że potrafię grać wspaniale albo lamić wspaniale, w zależności od sytuacji, sądzę, że może jeszcze przygotuję sobie olej na wszelki wypadek, garść popiołu i to wszystko niekoniecznie, ale olej wezmę. Cukierek jednak zostawiłbym na trudniejsze etapy. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishin and the peoples of Ashina. We are Ashina! We are unbreakable! Yeah! Mi się wydaje, że powinienem coś dużo wcześniej przyjść. Albo zdecydowanie później. Jeden z tych dwóch. Które bardziej, to ja nie wiem. To był cały kompleks zamkowy, który miał. Może aż, nie wiem, mi się wydaje, że może tu już byłem. Ja no, niech znajdźki zdecydują. Jeśli znajdę tu jakieś rzeczy do podniesienia, to prawdopodobnie mnie tu nie było. Jeśli nie znajdę, to prawdopodobnie byłem. Też sądząc po całym kształcie, to spora szansa jest na to, że tu jednak byłem. A może nie? Ja już nie wiem. To swoboda eksploracji świata jednak trochę mnie potrafi zagubić. I teraz najgorsze dla mnie. Jak się tam dostać? Ech, prawdopodobnie straciłem jedną okazję. Albo nie. A może? Dobra, okazuje się, że na szczęście nie. Było. I ktoś mnie zauważa. To gdzie, jak to nie wiem, ale ktoś na pewno. I... A. Jakiś generał z dwoma życiami. A, zdecydowanie ćwiczysz łatwiznę. Można jest z tym, z czym mierzyłem się w tamtych lokacjach.
taki powiedzmy standardowy posmak tego, co już było. Ale wiecie co? Nie ma co sobie utrudniać z życia. Gdzieś tu miałem te cukierki. O, nie myślę, że nie będę po prostu niestety mam mało. Skoro już o tym mowa, to chyba nie ma sensu sobie utrudniać bitwy jeszcze jakoś szczególnie, po prostu nie to, nie jestem przestrzenny Stefania dalej do końca. Łapaj oleja i płoń, chodź gościu, no płoń, no i to się nazywa ułatwiać. Może dzięki temu łatwiej będzie go pokonać, może nie? Dobra, połowa bitwy za nami. Ja oczywiście na końcu chcę życia. I w takim wypadku nawet chyba nie będę czekał, tylko aż z oleja i płoń. Technika na rzucanie olejem jest naprawdę skuteczna, nie będę ukrywał. Aczkolwiek nie posąd... Nie wierzę. Okej. Jest śmierć, bo jakby tam odcinek bez śmierci. Jasne. Ale dobra, nie ma co się przejmować, najgorszy i tak już za nami. Dobra. Tak więc idziemy jeszcze raz. Zapas oleju, jak widzicie, uzupełniony automatycznie. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now! To risk our life! Dobra, nie udało się. Ale nie oznacza to, że się nie uda za chwilę. Jednak z biegu naprawdę lepiej się skacze. O ile tylko pad się posłucha. Jak wiadomo, mój pad niekoniecznie chce słuchać. On mu wystarczy to, że hałasuje i więcej nie będzie dla mnie robił. Rozumiecie, taki wredota rzeczy martwych. Inaczej tego nazwać nie potrafię. Ale tak nie żartuję, serio. Jedyne co mój pad chce robić i zawsze robi to dobrze, to hałasowanie. Inne rzeczy to już muszę sam się martwić, męczyć w ogóle. No, teraz to się udało, przynajmniej to dość trochę. No, to było już przez... to już jest przesada. Walczyć mam z nim bez wskrzeszenia. Dobra, skoro tego chcecie. No, to już jest naprawdę przesada. Nie, nie, to jest przesada, gro. Czemu mi to robisz? Ktoś mi mówi, że ten odcinek jednak może być ostatnim nagranym w serii. Oczywiście, jeśli chodzi o cały kształt... O, z losu sobie. A kontynuując, patrząc na cały kształt, to wy prawdopodobnie na miniaturach widzicie, ile odcinków nagrałem. Chciałem się nie na miniaturach, tylko no... Na opisach, tak. Właśnie o opisach miałem... na opisie miałem... Opis miałem na myśli. Jasno. No nie, nie opis, tytuł. Jezu, już się całkowicie plączę. Proszę jasna. Jak dopiero widzieliście już na pierwszym odcinku, prawdopodobnie w Biblii też. Miniatury nagrywane w serii mają u mnie dopisać jak maraton i ile na inne. Nic wielkiego, ale wiecie. No, bez jaj. Jak ja mam z kimś iść walczyć, w czasie kiedy mam tam dwóch strzelców, którzy ciągle we mnie strzelają? Nie, wiecie co? Odpuszczam sobie, biegnę do posążka. Spróbuję bitwę jeszcze raz, tylko że... Na spokojnie.
Jak będę miał wszystkie wskrzeszenia. Nie wiem, ile już ten odcinek tak naprawdę ma czasu, bo nie zauważyłem, ile było zanim mi się skraszowało. Ale jeszcze trochę pogram. No, w ostateczności będzie za długi i będzie się wrzucał 20 dni. Tam nie żaden problem, patrząc na to. Jestem pewien, że wszyscy wiedzą już. Ta nadchodząca walka będzie determinować the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishin. Dobra, mamy w sumie dwie kliki, nie? I samego generała jako oponenta. Więc on dalej jest świadomy, się wysunąć, co no, mamy walkę z nim. Dobra, jedna bitwa, ale w pełnej klasie. Dobra, nie mamy już niczego. Jedynie co zostało to olej. Nawet nie będę chyba się zrudził i nic nie znam się na olej. Też nie. Ten oponent też jest za trudny. To jest pewnie moja wina. Moja i mojego jełopowatowego podejścia do Sekiro. Tym jak do wszystkich gier. Radzę sobie nieźle, ale dopiero po czasie. Śmierć. Wiecie co, nie wiem, czy to ma sens jakiś większy. Ale dopóki nie ma smoczego moru, ja będę próbował. Później nie wiem, co zrobię. Ale dopóki nie ma smoczego moru, to ja się nie poddam. Wiecie co? Gdyby nie to, że symbole ducha by mi się skończyły, to może nawet miałbym pomysł, jak to jak rozwiązać mój problem. Ale dobra. Ciekawe tylko, czy trzeba go ubić, znaczy znając to fakt sam sobie, że on jest minibossem i takie tam sugerują, że tak, trzeba. Znaczy, jak był miniboss, to nie ma to tamto, trzeba go ubić, żeby móc pójść dalej. Więc... Nens, życie jego sytuacji nie ma wyjątku. Dobra, wiecie co, nie. Naprawdę, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Chyba frontalna ataka, bo tak jak wcześniej było, tylko że zrezygnować z polowania tego gościa od pleców, to było najlepiej. Ale najlepiej jest to, jeden koralik, tylko jeden koralik i wyobraźcie sobie, będę miał więcej życia. Nie wiem, czy to jest jeden punkt, czy jak to działa, że na początku mam 10, potem tam 11, 12. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak to działa. Chociaż znajdziecie to po prostu. Jestem pewien, że wszyscy już. Każdy z tych koralików, czy zestawów koralikowych, zwiększa mi życie o 10%. Tak byłoby najlepiej w stanie. Dobra, czyli już skończenie zmarnowane. A nie, jeszcze nie. Super. Zostałem sam na sam z tym gościem. Więc trzy tyk. Tylko, że ja mam przewagę w postaci oleju. A on nie ma niczego. Thank you.
zastanawiać, czy to jest ten gość, o którym wspominałeś, że można mu zerwać zbroję, czy niekoniecznie. Aż się spróbuję. Nie, prawdopodobnie to nie on. Więc może nawet nie będę się przejmował tym, tylko... Tak. No właśnie, zajmę się tym, co jest... Podobało mi się drugie wskrzeszenie i połowa walki za nami. Dlatego też... Opa. No muszę wykorzystać pole przeciwko niemu. To jest moja jedyna przewaga. Tak. Warto było. I mamy królik. Mam nadzieję tylko, że na tym się nie skończy cała przygoda. Nie, coś jeszcze tu jest. O, skrzyneczka nawet, ładna. Boska trawa? Emrak przewodniczył, że na się liczące wszystkie sceny normalne. Dobra, nie wiem czy to miałem. Sprawdzę ile mam tej boskiej trawy. Jedną sztukę. O, to chyba jednak w takim razie nie znam. Mała część... Dobra, jeszcze pozwólcie, że... Że przeczytam, mała część Aszyny jest niesłychanie stara. Mówi się, że dawna gleba, skały i woda, która przeniknęła w tę ziemię, przyciągnęły uwagę bogów. Lekarz Dogen badał florę tego podobnego miejsca i zdołał sporządzić formułę tego szczególnego leku. Nie! I żem to zżarł. Nie można tworzyć z tej strony, super. Wiecie co, jeśli okaże się, że... się właśnie okaże, że zmarnowałem jakieś super coś, coś super rzadkiego i super cennego, to się wkurzę. A, oczywiście, on musiał już zwabić uwagę wszystkich. Cześć mówi, że nie jesteśmy zaproszeni w to miejsce, więc wejdziemy przez dach. Nie, tam są jacyś oponenci, nie mają dzwoneczka. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł iść tutaj w takim stanie. Ale ja chcę zwiedzać. Ja chcę osiągać sukcesy i w ogóle... Co? Co to? Nieważne. Jak sobie myśli, że nie żyje. Trzeba było mnie nie przeszkadzać. Nie, podróże po dachach. Fajna rzecz. Chociaż nie wiem czemu... Z gierką go chyba był. Aż niebezpiecznie... kojarzą mi się z... pewnym gzymsem. Chyba wiecie co? Za dużo tutaj tych skrytobójców. Czy co to jest? Chciałem właśnie wiać. I teraz jak na złość dostanę smoczego moru, pewnie. Jeśli tak, to będę musiał jakoś z tym żyć. Później pójdę kupić sobie to wszystko, jak już będziemy na bezpieczniejszych terenach. Nie dostałem smoczego moru. Dobra, więc... wzmocnić cechy fizyczne. Użyć korolików, wzmocnić cechy fizyczne, tak. Drugi nośnik modlitewny. Który został usłyszał, przepraszam. Zwiększam to mamy wodę postępu. Dla niego przyjąć wypowiednika się. Aż nie jest mężczyzna przypominający ogromnego ogra. Ponoć oszalał i nabawił się czerwonych oczu, a następnie zamknięto go na długo wypuszczonym lochu. Nie wiem. Jakby to była jakaś historia dalej. Nie, ale jakbym to. Jak to najłatwiej podsumować, po prostu. Teraz to nieistotne.
Idziemy na dach i próbujemy. Okej, gdzie tu jest jakieś przejście bezpieczne? Coś mówi, że chyba nawet nie musiałem walczyć z tym wszystkim. Mogłbym tak po prostu pływać po tych dachach i byłby spokój. Dobra, nie, to nie ma najmniejszego sensu. A oni już we mnie rzucają, oczywiście. Bo po co? Po czym by nie? Trzeba utrudnić mi życie maksymalnie. A dziś w taki trochę niesprawiedliwy sposób. Każdy sposób na to, żeby gra stała się trudniejsza, jest jak najlepszy. Tak, wykorzystajmy wszystko. Nie wiem, jak to mam podsumować, całą tą sytuację. Poza tym, że mam już dosyć tej lokacji. A w sumie przylazłem tutaj po to, żeby... odpocząć po tym, jak nie rozumiem sobie... z mnichami. Ale jak się okazuje, chyba tutaj też spokojnie zaraz. Dobra. To się zobaczy. I w sumie może lepiej byłoby, żebym podróżował z tym narzędziem. Ważne, że kubie nie działa. Nic jest to. Będę jakoś strzelał na potężniejszych wrogów, to skutecznie nie działa, to będę chyba tego używał teraz przeciwko wszystkiemu, co spotkam. Nawet mnie. Symbole ducha jak nic będą moim problemem. Będę musiał też zainteresować się nimi. Ale na obecny moment nie ma nic cenniejszego niż po prostu możliwość bezpiecznego, niekoniecznie spokojnego, podkreślam. Ale, no dobra, w sumie też nie do końca bezpiecznego, ale... chociaż po prostu możliwość przejścia jakiegokolwiek. Wiecie co, nie wiem, jak sobie z tym poradzić, więc pozwólcie, że po prostu ja się wskrzeszę i zacznę spamować obrotowym kręciołkiem. Oni spamują liczebnością, to ja będę spamił tym. Może się jakoś na nich zemszczę, chociaż częściowo. Życie tutaj... w ogóle nie trzeba było się z nim spotykać. Oni są tutaj tylko dla tych, którzy nie wiedzą, jak mają iść. Mam jakieś kary czy coś, że nie umiesz grać, to masz jeszcze trudniej, ci zrobimy. Więc oczywiście mnie to dotyczy w jak największym stopniu. Domobójco, nieźle. Ja mam tam zeskoczyć do tego... bagna? Wiesz co, nie uśmiecha mi się to za bardzo, chociaż... jeśli nie znajdę innej trasy, to no cóż, i tam wskoczę. Ja chyba widzę alternatywną drogę. Nie ma to jak w ramach alternatywnej drogi spaść i trzeba się zabić. No i prawie dostać trucizny. Wybaczcie. Alergia. Niekoniecznie ją kontroluję. Może to być głupie z mojej strony. Ale niech będzie. Przypisujemy posążek. Jeszcze gdzieś jest jakaś jaszczurka? Tak, jest. Więc tylko jej pozbędę jak najszybciej, żeby było, że stawiam. Poza tym wskrzeszenie. Im szybciej, tym lepiej. I chyba no, będę zmuszony tu wejść.
To tyle? Żadnych jakichś super specjalnych. You're saying we don't have enough salt? Yes, sir. We use it for cooking, of course, but we also use it on wounds and for purifying the dead. So with the rate people are dying, we're out then? Yes, sir. That's why many on the battlefield are falling ill. I see. We'll need to find a way to get some salt then. Nie wiem, czy ta rozmowa miała jakiś większy sens. Na pewno było. No to jakieś karpie pływają, nie wiem. Na pewno wiem, że nie czuję, jakby to był sposób, w którym miałem się dostać. Ale tak czy siak. Ja się tutaj stałem i teraz nie będę nawet zwlekał i nie zastanawiał się nic. Masakra, super, pierwszy raz dostanę chyba szczególności takiego ponęca. I teraz, gdzie jest jakieś przejście? Wiecie co, może nie jest to wróg jakiś olbrzymi czy coś, ale sytuacja tego wymaga. Mam symbole, więc... będzie. Nie, nie co. Jeszcze raz. Co? On jest... to mi odporny, czy jak? Może to będzie naprawdę marnotrawstwo zasobów, czy coś. Ale... muszę. I no niestety. A byłem tak blisko. Przynajmniej widziałem nowy posążek. No cóż. Tak więc poproszę o w końcu dawkę moru, bo oczywiście bez niego się nie obejdzie. Dostałem pomoc losu i nie dostałem moru. A dla mnie? Dobra, nieważne. Albo ta gra mnie próbuje przekupić w jakiś sposób. Na zasadzie, nie wkurzaj się. Masz tutaj na zachętę. Albo... po prostu mam wielkiego farta. Dobra. Ale teraz, kiedy już mniej więcej znowu coś tam ogarniam nowego, spróbujemy podejść do sprawy w inny sposób. Tym razem spróbuję... po pierwsze tutaj. No, a po drugie właśnie. Chciałbym spróbować... standardowej metody, która zazwyczaj się źle sprawdza. Otóż właśnie szarży. I tak nie mam nic do stracenia tak naprawdę, więc no. W najgorszym wypadku po prostu zginę. Można to było łatwiejsze rozwiązanie niż się spodziewałem. Tak, bardzo prawdopodobne, że to mogłem tak zrobić od początku. Nie można otworzyć z tej strony, czyli klasyka. Dobra, wiesz co? Wiem, że tu jest dużo oponentów, prawdopodobnie i w ogóle. Ale jednak cały kształt sytuacji prowadzi mnie do przemyśleń. Czy aby na pewno muszę tutaj z tymi wszystkimi walczyć? Dobra, wiecie co? Tak, na pewno muszę walczyć. Tak się już udało. Mam posążek odblokowany tym razem, więc...
Nawet jak tu zginę, to no tutaj się powinienem odrodzić, dosłownie przy miejscu mojego zgonu, więc dajcie nawet smoczy mur za to, ale mam posążek i to się liczy. Ta gra mnie po prostu uwielbia, wiecie co. Odcinek na pewno jest dłuższy niż standardowo powinien być. Jej, cukierek. Ale pozwólcie, że tylko jeszcze zawrócimy trochę. Chcę po prostu zobaczyć, co się kryje tutaj. Hey, you didn't see a little scoundrel come running through here, did you? We're after one and I'm fairly sure he came this way. Hmm. What was he wearing? He had a black hat on, short little guy. Hmm. Thing is, nobody's passed this way at all. The only thing that did look like some kind of animal. A raccoon? Maybe a badger? Couldn't say for sure. You sure you didn't mistake that animal for your criminal? Aw, come on! Ah, forget it. Brzmi mi to jak jakiś sojusznik. Spodziewany, bo niespodziewany, ale sojusznik. Albo jakiś elitarny oponent typu boss, którym będziemy walczyć tak długo, że okaże się trudniejszy niż to, co było do tej pory dla nas najtrudniejsze. Coś dziwnie długo nie mogę znaleźć dojścia do tej bramy. Armaty, takie wkurzające. Odłamki naczynia. Może mógłbym nimi zwabiać jakichś ludzi i wszystko, ale nie potrafię. Tak swoją technikę dostosować do użytku właśnie takich libelotów. Jemu się nic nie stało, bo jakby inaczej. Gościu z armatą jest nieśmiertelny. A właściwie może nie tylko nieśmiertelny, co odporny na swoje własne eksplozje. Pomoc losu była naprawdę przychylna. Ale nie mogę tak polegać na losie ciągle. W ogóle to prawie jedna kwestia. Tylko będę próbował waszej pomocy do mnie. Chyba nigdy nie otrzymam odpowiedzi. Ale otóż, czy w sytuacji, w której otrzymuję pomoc losu, jest szansa, żeby jednocześnie dostać z smoczy mur? Nie zastanawiam. Jeśli nie, no to niech sobie przychodzi ta pomoc losu i w ogóle to wszystko. Nawet cały czas. Ja jestem przychylny do tego. I w ogóle zachęcam, z chęcią, ja chcę i w ogóle. Sprawy. Czy żeby to było to miejsce? Nie. Ej, to jest ten most przez kilku odcinków. Wow. Tak, my tutaj przychodziliśmy, tylko że trochę inaczej. Więc odcinek będzie super długi, prawdopodobnie nawet nie uda mi się go dzisiaj wrzucić. Jest czarny proch. Dotarłem w całkowicie inne miejsce niż chciałem. Także no, brawo ja. Jeszcze chwila zwiedzania, ewentualnie wrócimy tam pod posążek i by było na tyle. Wow. Odcinek jak nic będzie bardzo długi. Też bardzo treściwy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ej, tam też coś jest. Znowu miało mi się klawiszem, dobra. Wiesz co, no, muszę kończyć i w ogóle odcinek będzie 5-godzinny czy coś prawdopodobnie. Ale jest tyle tutaj rzeczy, które ewentualnie można byłoby poszukać, znaleźć, wziąć, że no aż szkoda. Kropla smoczej krwi. Super. Ciekawe, czy jest tu jakieś inne dojście niż to, co ja zrobiłem. Szkoda, że tylko smocza krew, a nie coś jeszcze. Ale nie narzekam, przynajmniej mam już sposób na pozbycie się swojego smoczego moru, który zaraz na pewno wyprodukuję. No cóż, także mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Mam nadzieję, że następujących w tym razem w normalnych godzinach nie tak w serii. Ej.